Szczęść Boże, Robert Knapp, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś Pan Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NZZ Solidarność. Witamy Pana w studiu Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Program będzie poświęcony Wolnej Niedzieli. Program, projekt przepraszam, ustawy wpłynął we wrześniu, pracę wcześniej od maja. Dziś mamy, od kilku dni, mamy, znamy stanowisko rządu w tej sprawie. Rząd jest przychylny w prowadzeniu Wolnych Niedziel. I oczywiście ten temat ma dwa aspekty bez wątpienia. Pierwszym jest aspekt ekonomiczny, a drugim oczywiście etyczno-moralny. Może zacznijmy od tego pierwszego. Podstawowe, podstawowe dane dotyczące skutków wprowadzenia wszystkich wolnych niedziel. Przeciwnicy tego rozwiązania mówią, że radykalnie spadną obroty w sklepach. O ile? Tak. Przeciwnicy tego projektu, proszę Państwa, no straszą społeczeństwo już od dłuższego czasu, bo mieliśmy okazję rozmawiać na antenie, na ten temat. To jest potężne lobby, wielkie lobby międzynarodowe. Za tym się kryje wielki kapitał, który tak naprawdę chce pokazać nam tutaj w Polsce, że to my rządzimy. Ten, wprowadzając ten nowy porządek neoliberalny. I my się zastanawiamy jako i pracownicy również o co tak naprawdę chodzi, bo przecież gdyby ograniczyć handel w niedzielę zakazać częściowo w hipermarketach, pracodawcy mieliby duże oszczędności z tego tytułu, bo niedziela okazuje się, nie jest dniem wysokobrotowym. Wręcz przeciwnie, obroty niedzielne są porównywalne do poniedziałku wtorku środy i to zarówno w dużych sklepach, jak i w butikach, a więc w galeriach handlowych. Największe obroty przypadają w sobotę i w piątek. Z czego to wynika? Bo to też badaliśmy. Wynika to z tego, że szczególnie w galeriach handlowych dzisiaj Polacy wybierają się naprawdę na spacer, czy to południowy, czy popołudniowy. Żeby spędzić czas. No, tego nikt nie ukrywa, że, że w polską tradycję weszły takie zasady, i oglądają. To, to w większości są apacze, jak sami pracownicy mówią, z tego, że co proszę, apacze. A więc stąd te, te obroty, i to nie jest wielkie dla nas zaskoczenie. No, wygląda to tak, że pytaliśmy szczególnie, bo znamy obroty w dyskontach, w hipermarketach. Nie, nie znaliśmy tych obrotów wcześniej w butikach, jakie to będzie przełożenie. I w trakcie zbierania podpisów to nam wyszło. I pracownicy mówią w ten sposób: My się nie boimy, że stracimy pracę, bo klienci tak przyjdą kupić czy po tą marynarkę, czy koszulę, krawat, czy płaszcz. Czy torebkę w galanterii. bo e, w, przed świętami, które mamy teraz, tymi wolnymi, e, przychodzi klient do nas konkretny, zdecydowany, który chce, już ma zamiar kupienia. A w niedzielę e, co oznacza? Ci patrzę, e, oglądają i na przykład w sklepie z garniturami panie mówią: No, przychodzi rodzina i mówi: Oj, ładny garnitur, ładna marynarka, e, tatuś ubiera jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Patrzą, no ładna, dziękujemy i wychodzą. Panie mówią: No, pięknie z rodziną, a moja w domu, moje dzieci same w domu w tym momencie i to tak trochę boli. To tak wewnętrznie e, e, w tych ludziach drzemie i, i gdzieś. No, w tej chwili zbudziliśmy dużą nadzieję wśród tych pracowników tym projektem. I chcę Państwu powiedzieć, że e, ta nadzieja jest bardzo duża, ale też zaniepokojenie do tej pory było bardzo duże co z projektem. Myśmy codziennie dostawali bardzo dużo maili, telefonów, codziennie w zakładach pracy, gdzie organizacje związkowe Solidarność działają, podchodzą pracownicy i pytają, słuchaj, co z tą niedzielą, kiedy będzie ta niedziela. Mówiono, że wiosna i tak dalej. Także bardzo się cieszymy, że jest rekomendacja rządu. Że jest zielone światło do tego, żeby procedować nad tą ustawą. I miejmy nadzieję, że no, niedługo wejdzie w życie. Ustawa w tej chwili została skierowana do podkomisji rynku pracy, której szefem jest pan poseł Jan Mosiński. Rozmawiałem z panem posłem wczoraj i dzisiaj również. Przed programem i pytam się, no, kiedy zwołujemy komisję, kiedy pan poseł zwołuje. No, pan poseł Mosiński mówi, że jeszcze nie ma takiej, nie jest przygotowany na to, ale wspomniał, że chciałbym, żeby prace się zakończyły do końca czerwca. Ale mówi, to jest moja. Opinia I połowa to jest, roku to jest ta data, która to, może być realna. Tak. To by nas satysfakcjonowało naprawdę, gdyby tutaj w komisjach posłowie się sprężyli. To, to jesteśmy naprawdę. Organizacje pracodawców mówią, że będzie konieczność zwolnienia części pracowników, w związku z tym, że te obroty. Że to zapotrzebowanie na pracę może się zmniejszyć? Pytanie, czy, czy to jest realne, czy i, i kto, i jakie grupy mm -hmm. pracowników z handlu mogą stracić pracę? Proszę Państwa, to również, że niejednokrotnie o tym mówiłem. My, jako pracownicy, nie obawiamy się zwolnień. W tej chwili jest bardzo duży niedobór pracowników. Mamy od 26 lat najniższe bezrobocie, bo 8%. Tak. A więc jest dobra koniunktura, żeby wprowadzić tę ustawę w życie, bo te, ten niedobór pracowników, te braki spowodują, że nawet gdyby pracodawcy chcieli nam pokazać złośliwie, oj, proszę, ustawa, zwalniamy, a potem przyjmą, tego nie zrobią. Bo dzisiaj. Nie ma komu pracować, nie ma rąk do pracy. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Polsce e, pracuje, tak mówią dane, tak mówią media, ponad milion Ukraińców już. I e, bardzo duża część tych pracowników z Ukrainy pracuje w handlu, bo to można zauważyć chociażby kontaktując się e, po, po języku. I co się okazuje? Brakuje tych ludzi już w handlu, nawet. W handlu w tej chwili to jest bardzo ciężka praca ponad możliwości ludzkie niejednokrotnie. Pracownicy są wykorzystywani od lat, o czym mówimy, udowadniamy i no, pracują za najniższą krajową lub ciut wyżej. Dlatego. Nie chcą już żadnych dodatków, bo to też badaliśmy przecież. No przed... właśnie, bo to też jest taki argument, że nie wprowadzajmy wolnych niedziel, zaproponujmy wyższe stawki wynagrodzenia dla tych, którzy chcą pracować wolne tak, dni. Na naraz się obudzili pracodawcy, że a może rozmawiajmy, dodatki i tak dalej. No, myśmy ich prosili 20 ponad lat o to, żeby z nami usiedli do stołu i rozmawiali na te o Warunkach w ogóle pracy, nie tylko niedzieli. No niestety nie robili tego. Oni w Polsce robili biznes, tak naprawdę nie liczyli się z nami. I teraz ta ustawa, jakby ich no, przymusza do, do, do pewnych zachowań, i naraz zaczęli mówić ludzkim głosem, bo pracownicy mogliby więcej zarobić i tak dalej. Ale myślę, że po pierwsze, no pracownicy już nie wierzą w to. I tak nam powiedzieli w, w, w takiej sądzie w badaniach, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. Pracownicy mówią, że my już nie wierzymy w żadne dodatki, bo już niejednokrotnie to przerabialiśmy. I co się okazało? Każdy dodatek później zjadła... Inflacja lub podwyżka najniższej krajowej, bo jednak oni oscylują zawsze gdzieś w okolicach tej najniższej krajowej. No cóż mi z tego powiedzmy, że dostaną? Mamy 2000 w tej chwili najniższej krajowej. No, w niektórych sieciach dwa 200, zarabiają 200-600 nawet długoletni pracownicy. No ale cóż mi z tego, jak dodatek będzie za niedzielę 50 złotowy. I, i, I za chwilę ta najniższa wzrośnie, a kobiety mówią: Panie, co ja za to kupię? Jedna pani mi powiedziała: Wie Pan, czy ja kupię za to lekarstwa, mam kupić, a może tak mnie kręgosłup boli, bo widzi Pan, jaka tu jest praca ciężka. Czy za tą niedzielę będzie mnie pójść do. Żeby sobie opłacić i pójść do spa, żeby odpocząć, mówi nie. A więc jest takie, no W tej chwili. Taka, taka apatia w społeczeństwie. Społeczeństwo pracownicy już nie wierzą w niektóre działania pracodawców, ale za to się cieszymy w handlu, że najniższa krajowa. E, wynosi w tej chwili 2000 i przede wszystkim bardzo duży prezent, e, który sprawił rząd, to jest e, 13 zł najniższego wynagrodzenia na umowach cywilnoprawnych, tak. bo to jako Solidarność e, wnioskowaliśmy. I e, to jest e, dla tych pracowników, którzy pracują na umowę o pracę, e, umowy cywilnoprawne, niesamowity Zastrzyk. A co z tymi grupami zawodowymi, które w sobotę, w niedzielę po prostu w dużej części dorabiają? Studenci, emeryci, ochroniarze? No proszę państwa, my nie ruszamy tutaj takich gałęzi gospodarki jak usługi. Tam będzie można dorobić. Na pewno stworzą się nowe. Chodzi formy. o handel. A jeśli chodzi o handel, proszę państwa, to bo słyszymy ze strony pracodawców co z firmami sprzątającymi tak. i co z firmami ochroniarskimi No proszę państwa do niedawna pracownik takiej firmy musiał pracować na przykład ochroniarskiej około 300 godzin miesięcznie żeby wypracować najniższą krajową w tej chwili nie musi tego Robić. W tej chwili pracuje nominalny czas, to 62 godziny, i matę najniższą 300 krajową. 100 godzin, czyli to wychodzi 10 godzin dziennie przez 30 dni miesiąc. Tak, wyłącznie z sobotami, niedzielami. I tak e, niektórzy pracowali gdzieś tam pokątnie, e, e, śpiąc i dalej e, pracując, e, w, szczególnie w ochronie. A jeśli chodzi o firmy sprzątające, to tak samo. A więc. E, czy ci ludzie stracą pracę? Nie. No, wyobraźmy sobie, że ten ruch, te obroty w piątek, sobotę będą dużo wyższe i trzeba będzie więcej pracowników dotrudnić, żeby obsłużyli tych pracowników. No, słyszymy przeróżne w tej chwili argumenty no, pracodawców: różne, że, że, że braknie miejsc parkingowych. Że, że. dochody no, spadną, PKB PK... spadnie, że w ogóle jesteśmy za biednym krajem na to, żeby sobie pozwolić na, na wolne niedzielę. No tak, proszę państwa, z tym biednym krajem to powiem tak, gdzie, gdy miałem 29 lat, a wprowadzano wolnorynkową gospodarkę, mówiono nam, że no, będziemy musieli poczekać 10 lat, żeby dogonić zachód, tak? Później wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Również nam mówiono, że niedługo dogonimy ten Zachód. Znowu następne 10 lat gdzieś się znalazło. Proszę Państwa, w tej chwili się nam mówi, że e, mamy czekać 20 lat, żeby dogonić Zachód. No, moje, tak jak moje pokolenie, przecież czy, czy my możemy powiedzieć, że my. Tych czasów nie dożyjemy, my już nie mamy na co czekać. Czy, czy można tak e, e, traktować gospodarkę jak poprzednia, jak no, e, można powiedzieć Platforma Obywatelska e, tutaj rządziła, kiedy nie zwracała uwagi na to, e, w jaki sposób... Są wytransferowane z Polski pieniądze, między innymi z handlu, o którym mówimy, z sektora finansowego. I to wszystko w majestacie prawa, proszę Państwa, bo pracodawcy mówią: Ach, Panie Bujara, proszę to zgłosić do prokuratury. Nie, nie ma co zgłaszać. To wszystko się odbywa zgodnie z polskim prawem albo poprzez dywidendy, która w Polsce nie jest opodatkowana, w szczególnie z sektora bankowego, albo <klimy> poprzez koszty. My wiemy, jak to się wszystko odbywa, a e, nie ma pieniędzy na podwyżki, e, nie ma pieniędzy w budżecie. My czekamy na kolejki do lekarza, e, na, na zabiegi itd. Tak Proszę Państwa, my e, tak naprawdę jesteśmy przez to okradani jako społeczeństwo. Pracownicy mówią, że e, traktują e, pracodawcy ich jak e, tanią siłę roboczą, e, mówią o kolonializmie mówią o, o hiperwyzysku bo mieliśmy przecież takie akcje wskazując na te warunki pracy i proszę państwa to nie jest prawdą że wolna niedziela spowolni tą gospodarkę że wręcz przeciwnie ucywilizuje pewne standardy pracy które mają miejsce na zachodzie bo popatrzmy na zachód tam Niemcy wprowadzili zakaz handlu po wojnie zaraz. Kraj był w ruinie. I stać, no też by mogli powiedzieć, bo to nie, nie jest stać kwestia, nas. Bo to nie jest tylko kwestia ekonomii tak naprawdę. To jest też kwestia etyki, kwestia pewnej moralności, kosztów społecznych tej wolnej niedzieli. Tak, a Księża koszty biskupi... społeczne pracy w niedzielę są bardzo duże. O Księża, tym się też nie mówi. Księża biskupi po raz kolejny zwracają uwagę na to, że ten projekt jest bardzo potrzebny. Że jest konieczne, że bro broni ponad milion trzysta tysięcy osób, bo ci ludzie mają prawo do bycia ze swoimi rodzinami w niedzielę. Tak. Księż biskupa, księża biskupi mówią, że zwlekanie z uchwaleniem tej ustawy jest wysoce nie nie nieetyczne, niesprawiedliwe. O, przepraszam, tak to brzmiało. E wnioskują tutaj, aby to były cztery niedziele, nie jedna, dwie czy scedowanie tego na samorządy. A więc cieszymy się z tego wsparcia tutaj episkopatu, bo My właśnie tego oczekujemy, jako pracownicy tego oczekują. Chcą, tak jak wspomniałem, odpocząć, spędzić ten dzień z rodziną na odpoczynku, bo nie, można, nie może praca być celem nadrzędnym w życiu człowieka. Tak jak wspomniałem, moje pokolenie, które jest wykorzystywane i my, jako Polacy, w tej chwili jesteśmy tak traktowani, myślę, że to się zaczyna zmieniać. Jeśli chodzi o, o rząd, rząd PiSu, no ale e, przeciwników jest bardzo dużo lobby, e, również e, partii opozycyjnych jest bardzo duże lobby pracodawców, bo przecież e, w czasie pierwszego czytania e, w Sejmie. No, niektórzy posłowie z platformy się zachowywali strasznie. Jednej pani poseł powiedziałem: Zachowuje się pani, pani poseł, jak agresywny klient w hipermarkecie w stosunku do tej ustawy. Oj, co się usłyszałem, bo wymieniłem nazwisko. A więc, Ale taka jest prawda. My mówimy to, co czujemy, to, co dzisiaj boli doły, co, czego pracownicy się obawiają i co chcą zmienić w tym kraju, i miejmy nadzieję, że to się uda w najbliższych latach zrobić. Czyli nie samorządy będą decydowały, tylko y, odgórnie ustawa, a może jeszcze powiedzmy o jednej, mamy mało czasu, ale jeszcze może kilka rzeczy y, takich ważniejszych. Y, czy wszystkie cztery niedziele wolne, to już Pan powiedział, że tak jest projekt, że tak, ale czy wszystko, projektem się tak. podpisało ponad y, y, pół miliona osób, a więc y, trudno w tej tak. chwili dopytywać te osoby, czy, czy się, są czy, innego zdania. Zdanie, ale czy wszystkie placówki handlowe będą bezwzględnie zamknięte? I, I państwa, czy będą karani ci, którzy otwierają te placówki? Tak, wczoraj właśnie w tej rekomendacji rządu się ta informacja, że rząd jest przeciwny karaniu. Proszę Państwa, my z tego również rezygnujemy, chociaż chcę wyjaśnić Państwu... To nie jest państwu, grzywny, a z kary więzienia. Myśmy się oparli, to tak nie jest do końca kary więzienia, na kodeksie karnym, który przewiduje między innymi karę więzienia jako ostateczny cykl. Ale teraz chcemy to zmienić na karę grzywne, ale uzależnioną od obrotu, żeby mały podmiot nie dostał takiej samej kary jak wielki lub cała sieć hipermarketów. Proszę Państwa, również w nasz, przygotowaliśmy już w naszym projekcie wiele autopoprawek które są zbieżne z tym, co wczoraj rząd przedstawił. I o tym będziemy rozmawiać jeszcze prawdopodobnie nie raz, bo będzie oczywiście i pierwsze czytanie, i tak jak słyszeliśmy pod komisją. E, dziękuję za udział w programie. Pan Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej Prze e, pracowników handlu NZ Solidarność. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski punkt widzenia.